Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Prolog Ewangelii Nowej. Synteza wiary Kościoła Apostolskiego, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 3 czerwca 1987 roku. W poprzedniej katechezie staraliśmy się ukazać na podstawie Ewangelii Synoptycznych, jak wiara w synostwo Boże Chrystusa kształtuje się poprzez objawienie Ojca w świadomości Jego uczniów i słuchaczy, przede wszystkim w świadomości apostołów. Do przekonania o tym, że Jezus jest Synem Bożym w istotnym, a nie tylko przenośnym znaczeniu tego słowa, przyczynia się nade wszystko świadectwo samego Ojca, który objawia w Chrystusie swojego Syna. Mój Syn, na drodze takich teofanii, jakie miały miejsce przy chrzcie w Jordanie, a potem w czasie przemienienia na górze. Równocześnie zaś objawienie prawdy o boskim synostwie Jezusa dociera za sprawą Ojca do umysłów i serc apostołów, jak to widać w słowach Jezusa skierowanych do Piotra, nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. W świetle tej wiary w boskie synostwo Chrystusa, która po zmartwychwstaniu nabrała nieporównanie większej jeszcze mocy, należy odczytać całą Ewangelię Janową, a zwłaszcza jej prolog, który na sposób szczególnej syntezy wyraża wiarę Kościoła Apostolskiego, owego pierwszego pokolenia uczniów, któremu dane było obcować z Chrystusem, zarówno w sposób bezpośredni, jak też i poprzez apostołów, którzy mówili o tym, co usłyszeli i zobaczyli, i w czym widzieli urzeczywistnienie wszystkiego, co już Stary Testament mówił o nim. To, co uprzednio było już objawione, ale niejako zakryte zasłoną, teraz w świetle czynów Jezusa, a w szczególności na gruncie wydarzeń paschalnych. Nabierało przejrzystości, stawało się jasne i zrozumiałe. W taki też sposób Ewangelia Janowa, która została napisana jako ostatnia z czterech, stanowi najpełniejsze poniekąd świadectwo o Chrystusie jako Synu Bożym, Synu współistotnym Ojcu. Duch Święty, którego Jezus przeobiecał apostołom, który miał ich wszystkiego nauczyć, pozwala tutaj ewangeliście zaprawdę przeniknąć głębokości Boże. Dając im wyraz w natchnionym tekście prologu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Prolog Janowy z pewnością jest tekstem kluczowym, w którym prawda o synostwie Bożym Chrystusa znajduje swój pełny wyraz. Ten, który stał się ciałem, czyli człowiekiem, jest równocześnie przedwiecznym Słowem, czyli jednorodzonym Synem, Bogiem, który jest w łonie Ojca. Jest więc Synem współistotnym Ojcu, jest Bogiem z Boga. Od ojca otrzymuje pełnię chwały jako słowo, przez które wszystko się stało, co się stało. I stąd wszystko, cokolwiek istnieje, Jemu zawdzięcza ów początek, o jakim mówi księga rodzaju. Jest to początek dzieła stworzenia. Ten sam przedwieczny syn, kiedy przychodzi na świat jako słowo, które stało się ciałem, przynosi z sobą, ludzkości, pełnię łaski i prawdy. Przynosi pełnię prawdy, ponieważ uczy o Bogu prawdziwym, którego nikt nigdy nie widział. Przynosi zaś pełnię łaski, ponieważ wszystkim, którzy go przyjmują, daje moc, aby się na nowo narodzili z Boga, aby stali się dziećmi Bożymi, niestety stwierdza ewangelista. Świat go nie poznał, a choć przyszedł do swojej własności, wielu go nie przyjęło. Prawda wyrażona w prologu ewangelii Janowej. Jest tą samą, którą znajdujemy w innych księgach Nowego Testamentu. Tak na przykład czytamy w liście do Hebrajczyków, że Bóg w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Prolog Ewangelii Janowej, a także poniekąd list do Hebrajczyków, daje wyraz w formie aluzji biblijnych wypełnienia się w Chrystusie wszelkich wypowiedzi Starego Przymierza, poczynając od Księgi Rodzaju, poprzez prawo Mojżeszowe i proroków, aż do Ksiąg Mądrościowych. Słowo, które było na początku u Boga, to hebrajskie dabar. I choć w języku greckim odpowiada mu termin logos, to jego genealogia jest przede wszystkim starotestamentowa. Pojęcie to ma w Starym Testamencie jednocześnie dwa wymiary: naprzód chochma, czyli mądrość jako zamiar Boży względem stworzenia, z kolei realizacja tego, co wyraża dabar, logos. Koincydencja ze słowem logos, przejętym przez filozofię grecką, ułatwiła w swoim czasie przybliżenie tych prawd umysłom uformowanym na tej filozofii. Zatrzymując się przy tekstach starotestamentowych, a ściślej przy tekście Izajasza, czytamy Słowo Dabar, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Tak więc biblijne słowo Dabar jest nie tylko słowem, ale i urzeczywistnieniem, Czynem. Można powiedzieć, że już w księgach Starego Testamentu pojawia się pewna personifikacja słowa, dabar logos, jak również mądrości. Sofia. Czytamy w księdze mądrości. Mądrość jest wtajemniczona w wiedzę Boga i w jego dziełach dokonuje wyboru. A gdzie indziej? Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. I wie, co jest miłe twym oczom, co słuszne, wyślij ją z niebios świętych, ześli od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest tobie miłe. Zdaje się, że tutaj jesteśmy już bardzo blisko pierwszych słów prologu Janowej Ewangelii. Jeszcze bardziej zdają się nas przybliżać następujące wersety księgi mądrości. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy wszechmocne twe słowo z nieba z królewskiej stolicy jak miecz ostry niosąc twój nieodwołalny rozkaz runęło jednakże to słowo z ksiąg mądrościowych ta mądrość która od początku jest z Bogiem sama istnieje w relacji do świata stworzonego którym zarządza i kieruje słowo z ewangelii janowej nie tylko jest na początku Boga ale jest objawione jako całe zwrócone ku Bogu. Samo jest Bogiem. Bogiem było Słowo. Jest to jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, czyli Bóg Syn. Jest personifikacją czystego pojęcia Boga, odblaskiem Jego chwały, współistotny Ojcu. Ten właśnie Syn, Słowo, które stało się ciałem, jest tym, któremu daje świadectwo Jan nad Jordanem. O Janie Chrzcicielu czytamy w Prologu. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Tą właśnie światłością jest Chrystus jako słowo. Czytamy w Prologu. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jest to światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Światłość, która w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Tak więc, wedle prologu Ewangelii Janowej, Jezus Chrystus jest Bogiem, Synem Jednorodzonym Boga Ojca. Słowem. Ten syn przychodzi na świat jako źródło życia i świętości. Jest to naprawdę punkt centralny i decydujący wiary chrześcijańskiej. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Katechezy obecnego cyklu dotyczą tej prawdy, którą wyznajemy w słowach składu apostolskiego: wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Syna Bożego, i do tej prawdy przybliżamy się niejako z różnych stron, obecnie przede wszystkim poprzez świadectwa ewangeliczne. W ostatniej katechezie słyszeliśmy szczególne świadectwo to znaczy świadectwo Ojca, który daje poznać, że Jezus przy Chrzcie, przy przemienieniu na górze Tabor, jest jego synem umiłowanym i objawia to samo również Szymonowi, synowi Jony, czyli Piotrowi. Dzisiaj przesuwamy się w tym świadectwie, jak gdyby do samego kresu, do ostatniego słowa, które wypowiada Ewangelia na temat Chrystusa jako syna Bożego współistotnego ojcu. Jest to mianowicie Ewangelia świętego Jana. Wiadomo, że była napisana jako ostatnia. A w szczególności jej prolog, to znaczy ten fragment jej wstępu, który wielu z nas umie prawie na pamięć. Zaczyna się od słów: Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Jest to więc najpełniejsze spełnienie bóstwa Chrystusa w jego preegzystencji, to znaczy bóstwa odwiecznego. Był odwiecznie synem współistotnym ojcu. Był Słowem. W nim jako w słowie potwierdziło się wszystko to, co już pod osłoną różnych wyrażeń wypowiadał Stary Testament, mówiąc zwłaszcza o mądrości przedwiecznej, przez którą wszystko zostało stworzone. Tutaj słyszymy, że bez niego nic się nie stało. Owszem, Stary Testament mówił nawet o słowie, które wychodzi od Boga i nie powraca do niego próżne, dokonuje misji, dla której zostało posłane to wszystko są jakby naprowadzające wyrażenia starego testamentu, które z kolei w świetle całego doświadczenia Jezusa Chrystusa, jego czynów i jego nauczania, jego ewangelii, a przede wszystkim jego zmartwychwstania, wydały ostateczny owoc w tym prologu Ewangelii Świętego Jana. W tym najpełniejszym świadectwie ewangelicznym o boskim synostwie Jezusa Chrystusa, o odwiecznym synostwie Słowa jest to równocześnie słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, a więc odwieczne słowo, odwieczny syn współistotny Ojcu i zarazem prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus. Najpełniejsze świadectwo ewangeliczne o Chrystusie, jakie wydał umiłowany uczeń jako świadek naoczny i zarazem jako wyraziciel wiary kościoła apostolskiego, wiary, która jest dla wszystkich pokoleń chrześcijan Tą samą wiarą. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, a tym, którzy je przyjęli, dało moc, abyśmy się stali synami Bożymi. To jest sam rdzeń naszej wiary chrześcijańskiej i naszej chrześcijańskiej nadziei. To jest najpełniejsza prawda nie tylko o Chrystusie, ale i o nas, o naszym chrześcijańskim i ludzkim powołaniu. Pies in Cieli, Santi Viceto, a Adveni en tu, e ad voluntas tua, si in cielo e in terra, Padre nostro quotidiano. Da no vi storie, che divita no vi servita nostra, siccome nostri vittime, devi soli nostri, e ne los induca in tentazione, se liberano samma.